Siema, witajcie w PC-towie. Dzisiejszy materiał nagrałem, ponieważ w końcu udało mi się położyć moje łapy na najnowszym Age of Empires, czyli Age of Empires 4. I dzisiaj opowiem wam, z czym to się je, czym się różni od poprzednich części i czy będzie to dla was coś ciekawego, jeżeli uwielbiacie tak samo jak ja tę serię. O tym wszystkim sobie dzisiaj pogadamy. Jeżeli interesuje was to, co tutaj robię, jeżeli chcielibyście pogadać o grach albo poczytać więcej o grach, to zapraszam was też na mojego Instagrama i na Facebooka, bo tam dużo dyskusji, dużo fajnych materiałów, linki znajdziecie w opisie, a tymczasem lecimy. Jeżeli spytalibyście się mnie, jakie jest najnowsze Age of Empires, to jedynym takim pierwszym słowem, które przychodzi mi do głowy, jest słowo znajome. Bo dokładnie takie najnowsze Age of Empires jest. Jest znajome, jest czymś, co powinno mocno kojarzyć wam się przede wszystkim z drugą częścią tej legendarnej serii. Także jeżeli lubiliście jedynkę, lubiliście przede wszystkim dwójkę, to możecie z miejsca wejść po prostu do gry i wiele, wiele, wiele rzeczy będzie tutaj podobnych. Przede wszystkim oczywiście wciąż nie zmienił się sam koncept i trzon mechaniki rozgrywki, czyli mamy tutaj grę cywilizacyjną, w której RTS czasu rzeczywistego, w którym będziemy rozbudowywać swoją wioskę, swoją bazę, ona będzie przechodzić kolejne etapy, kolejne ery, rozbudowywać się, rozwijać, zbieramy kilka różnych surowców, za te surowce budujemy, szkolimy nowe jednostki, wynajdujemy nowe technologie i to wszystko się nie zmieniło. To wszystko generalnie wciąż pozostaje takie same. Oczywiście na pierwszy rzut oka, ponieważ jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim mechanizmom bliżej, to na pewno dostrzeżecie tam kilka istotnych różnic, które w dość mocny sposób wpływają na całość rozgrywki. Przede wszystkim musicie pamiętać o tym, że najnowszą część Age of Empires stworzyło studio Relic, czyli specjaliści, wybitni specjaliści od gier RTS w postaci chociażby Warhammera 40 000 Dawn of War, czy też Kompanii Braci. I obie te gry uwielbiam, także mega, mega jarałem się tym i byłem ciekaw, co oni zrobili z franczyzą Age of Empires i powiem wam, że zmiany, które przeprowadzili, są bardzo dobre. I z jednej strony mamy tutaj zmiany inspirowane takimi grami jak chociażby Age of Mythology, czyli spin-off tej serii, ponieważ kiedy przechodzimy do poszczególnych nowych etapów, nowych er w historii świata, to wiąże się to w czwórce ze zbudowaniem specjalnego budynku. I te budynki zawsze mamy do wyboru dwa i one mają swoje specyficzne jakieś różne atrybuty, które będą nam pomagać albo militarnie, albo w jakiś sposób bardziej gospodarczy, czy w sposób kulturowy. Także mamy tu taki trochę element, jaki pojawił się właśnie w Age of Mythology. Z kolei z gier typu Dawn of War czy Kompania Braci ściągnięto na przykład warunki zwycięzca scenariuszy, którymi teraz nie jest już tylko zniszczenie bazy przeciwników, ale na przykład opanowanie trzech świętych punktów na mapie i utrzymanie ich przez jakiś czas. Tak samo jak wybudowanie na przykład cudu, czyli takiego mega drugiego budynku, i który też trzeba przez jakiś czas obronić, utrzymać i wtedy wygrywamy i nie interesuje nas to, czy zniszczyliśmy przeciwników do zera, czy nie. Także musicie tutaj wziąć pod uwagę pewne zmiany, które też zajdą w rozgrywkach online chociażby, ponieważ trzeba się skupić też chociażby na kontroli terytorium. Oprócz tego pojawiła się cała masa mniejszych poprawek, mniejszych usprawnień, jak chociażby bohaterowie, czyli takie silniejsze jednostki, które roztaczają na przykład wokół siebie jakąś aurę, która w jakiś sposób nas wzmacnia, jak chociażby to, że nie wiem, dzik może nas w lesie zaatakować, dużo, dużo takich fajnych smaczków, ale nie są to jakieś przełomowe wynalazki i generalnie czwarta część jest ewolucją, a nie rewolucją serii. I mnie to generalnie bardzo pasuje, ponieważ ja nie byłem wielkim fanem dużych zmian, które zaszły na przykład pomiędzy dwójką a trójką. Także taki powrót do przeszłości, powrót do korzeni części drugiej bardzo mi pasuje. Tym bardziej, że w Age of Empires 4 mamy bardzo fajne kampanie solo, a przynajmniej na ten moment, bo tak jak mówię, są to moje pierwsze wrażenia, to wszystko wygląda spoko, są świetne takie wstępy, jeżeli chodzi o
tło historyczne, dostajemy tam filmy prawdziwe, czujemy się troszkę jakbyśmy oglądali jakiś dobry serial historyczny na Discovery czy National Geographic i to wszystko robi wrażenie takiego naprawdę dopracowanego do perfekcji produktu. Tak samo jeżeli chodzi o dźwięki, o muzykę, wszystko na najwyższym poziomie. Grafika, no nie jest to ósmy cud świata i generalnie widać, że graficznie miało być to mocno uproszczone, co prawda pięknie prezentują się budynki, bardzo fajne stylistycznie, różne cywilizacje różniące się od siebie, oczywiście to wszystko fajnie gra, ale jeżeli chodzi o jednostki, o szczegółowość tekstur, o animacje, no to jest to gra, która no nie przystaje jakoś wybitnie do dzisiejszych standardów, nawet do standardów RTS-owych. Na pewno na plus to, że coraz więcej jednostek może znaleźć się na polu bitwy i te bitwy i w ogóle całe kampanie są dużo bardziej epickie. Ale no nie jest to poziom na przykład Total War'a, więc jeżeli czegoś takiego się, czy nawet Dawn of War 2, więc jeżeli czegoś takiego się spodziewaliście, no to tutaj niestety będzie rozczarowanie. Jest to gra graficznie nie odstająca jakoś bardzo od na przykład części trzeciej w wydaniu tym High Definition, które się pojawiło później. Dla niektórych będzie to rozczarowanie, dla innych nie. Ja mam do tego taki stosunek, że w ogóle mi to nie przeszkadza. Nie spodziewałem się tutaj jakichś wodotrysków, także też ich nie dostałem. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o moje takie wstępne wrażenia. Na pewno, podsumowując, jest to gra dla wszystkich, którzy uwielbiają sprawdzoną, klasyczną formułę Age of Empires i którzy oczekiwali ewolucji kilku fajnych, nowych pomysłów, w przeciwieństwie do rewolucji, czyli do całkowitego wywrócenia do góry nogami wszystkiego, czym Age of Empires był. Także jeżeli jesteście takimi osobami, jeżeli tak samo jak ja oczekiwaliście kolejnej dobrej, solidnej, świetnej części tej znanej franczyzy, to myślę, że takiej się doczekaliśmy. Na ostateczne wnioski jeszcze przyjdzie czas, ale jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenia, to są dokładnie takie. Tymczasem bardzo mi miło, że dotrwaliście do końca, jeżeli dotrwaliście, będę się z wami żegnał i widzimy się w następnych odcinkach. Jeżeli wam się moje materiały podobają, to nie zapomnijcie o subskrypcji, bo zawsze jest to duża motywacja i każda pojedyncza subskrypcja bardzo mnie cieszy. A tymczasem żegnam się z wami, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! Nasze dzieło prawe jest! Przykaz jest nowy, a zjedz w niedzielę! Oh,